Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide. I dziś zajmiemy się kolejnym pistoletem maszynowym dostępnym dla mechanika CZ3A1. Tak naprawdę CZ3A1 jest bardziej znany pod nazwą CZ Scorpion Evo 3. Jest to pistolet maszynowy, który został właśnie wyprodukowany przez czeską firmę CZ, czyli czeska zbrojówka. I ten pistolet maszynowy strzela bardzo popularnym kalibrem 9 mm, który jest używany właśnie w dużej większości pistoletów maszynowych, jak i oczywiście ten kaliber jest również używany w zwykłych pistoletach. CZ3A1 jest głównie wyprodukowane z polimerów, dzięki czemu waga tej broni jest naprawdę niska, a oczywiście wszystkie niezbędne części są wykonane z metalu. Również ciekawą rzeczą, a propos CZ3A1, jest bardzo wysoka szybkostrzelność tej broni, która w prawdziwej wersji tego pistoletu maszynowego wynosi 1150 pocisków na minutę. A więc statystyki CZ3A1. Krótki czas przeładowania 1,9 sekundy, długi czas przeładowania 2,4 sekundy. I w przypadku CZ3A1 te czasy przeładowania są tutaj naprawdę świetne, więc w ferworze walki będziemy mieli tutaj bardzo łatwe przeładowanie CZ3A1, szczególnie to krótkie przeładowanie oczywiście. Ten długi czas przeładowania również nie jest tutaj taki zły, więc nawet jeżeli wymarnujemy cały magazynek, to nie będziemy mieli tutaj również większego problemu, aby przeładować tą broń. Ale trzeba pamiętać o tym, że w przypadku CZ3A1 dość często będziemy trafiali na ten długi czas przeładowania właśnie ze względu na szybkostrzelność, która wynosi tutaj aż 1000 pocisków na minutę, czyli praktycznie taka sama szybkostrzelność, jaką ma broń FAMAS. Więc tutaj ta broń naprawdę po prostu rewelacyjnie sprawdza się do walki na bliskie, szczególnie dystanse. Jednak cokolwiek dalej, nawet średnie dystanse w przypadku tak dużej szybkostrzelności mogą być problemem, gdyż CZ3A1 ma wyjątkowo wysoki odrzut, zupełnie jak FAMAS, więc ta szybkostrzelność 1000 pocisków na minutę jest tutaj rewelacyjnie, głównie do walki na bliski dystans. Co również potwierdza nam tutaj prędkość pocisku, która wynosi 370 metrów na sekundę, czyli jest to wyjątkowo niska prędkość pocisku, która raczej nie pozwoli nam na trafianie celów na dystansie, bo jak wiadomo, im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić ruchome cele oraz te na dystansie, a im mniejsza prędkość pocisku, tym trudniej nam jest trafić takie cele. I tu akurat góruje FAMAS, gdzie ma większą właśnie tą prędkość pocisku, po prostu możemy atakować jeszcze nawet cele na średnie dystanse całkiem spokojnie. Tutaj w przypadku CZ3A1 raczej nie mamy takich szans. To połączenie małej prędkości pocisku plus bardzo wysokiego odrzutu, o czym będzie dosłownie za chwilę, po prostu nie pozwalają nam na walkę nawet czasami na średnie dystanse, albo jest ona tutaj mocno utrudniona. Magazynek wynosi tylko 30 pocisków plus 1 w komorze, broń strzela kalibrem 9 mm, więc tak jak mówiłem, na nasz magazynek naprawdę wyjątkowo trzeba uważać ze względu na tą dużą szybkostrzelność tej broni. Maksymalne obrażenia 24, minimalne 12, czyli ponownie nawet te małe obrażenia na końcu właśnie tej skali powodują to, że raczej ciężko będzie nam atakować cele na jakieś dalsze dystanse. I jakby obrażenia kończą się na poziomie 55 metrów, czyli tutaj osiągamy oczywiście minimalne obrażenia. W przypadku CZ3A1 mamy dostępne wszystkie tryby strzału, tryb automatyczny, półautomatyczny i tryb strzału serią 3 pocisków i celność z biodra jest tutaj wysoka. Mnożnik pierwszego strzału wynosi aż 3,3 raza, więc jest to naprawdę wysoki mnożnik pierwszego strzału. Odrzut do góry jest wysoki, jak i odrzut na boki jest również bardzo wysoki. Jeśli miałbym krótko podsumować CZ3A1, to jest to taki FAMAS wśród pistoletów maszynowych. Tylko że jest kilka małych różnic pomiędzy FAMASem a CZ3A1, o których właśnie chciałbym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim na plus CZ3A1, w porównaniu oczywiście do FAMASa, jest to, że CZ3 ma sporo szybsze przeładowanie, ale za to niestety ma bardzo małą prędkość pocisku, która czasami, tak jak powiedziałem, nawet uniemożliwia nam walkę na średnie dystanse, gdyż ten odrzut tej broni po prostu jest rozrzucony na wszystkie strony świata i czasami trudno nam jest trafić taki cel. I w tym oczywiście jeszcze nam nie pomaga tutaj szybkostrzelność, która jeszcze jakby powiększa nam ten odrzut, bo pojawia się on po prostu szybciej. Więc FAMAS ma za to sporo gorsze czasy przeładowania niż CZ3A1,
powiedziałbym nawet, że tak, co najmniej 5 razy gorsze na te czasy przeładowania. Za to mamy większą prędkość pocisku, która nawet jeżeli nie trafimy, powiedzmy, jakiegoś tam pocisku w nasz cel, to jeszcze nadal mamy szansę, aby kolejny pocisk trafił właśnie w nasz cel na tym średnim dystansie. Po prostu te pociski mogą dochodzić do naszego celu wcześniej i to, że nasz cel na przykład się porusza bardzo szybko w lewo i w prawo albo pomiędzy osłonami, nie ma w przypadku FAMAS-a aż takiego dużego znaczenia. W przypadku CZ3A1 bardzo trudno nam jest tutaj uszkodzić ruchome cele właśnie ze względu na tą niską prędkość pocisku, więc te dwie bronie mają pomiędzy sobą różnice, ale mają również rzeczy, które mają jakby tutaj wspólne, szczególnie właśnie tą dużą szybkostrzelność. Więc CZ3A1 ma dzisiaj naprawdę wyjątkowo prostą konfigurację, tak aby tutaj zbytnio nie kombinować z różnymi konfiguracjami, bo wiadomo, do czego dobrze się sprawdza CZ3A1. Czyli jako optykę wybrałem tu celownik holograficzny, ale można również wybrać celownik typu Red Dot Sight. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podobają Wam się najbardziej. Jako dodatek wybrałem tutaj celownik laserowy, głównie właśnie ze względu na to, że CZ3A1 jest bronią do walki na bliski dystans, to często będziemy również używali właśnie trybu strzelania z biodra, więc ten celownik laserowy tutaj nam naprawdę mocno pomoże, aby właśnie atakować takie cele szybciej, bez używania naszych przyrządów optycznych. Do tego CZ3A1 również sprawdza się całkiem nieźle. Jeżeli jednak musimy przycelować, to do CZ3A1 najlepiej tutaj jest wybrać kompensator, gdyż kompensator zredukuje nam odrzut na boki, a CZ3A1, jak i FAMAS, te dwie bronie mają naprawdę wysoki odrzut na boki, który jest praktycznie niemożliwy do kontrolowania za pomocą oczywiście naszych umiejętności, że tak powiem, więc kompensator naprawdę tutaj się przyda, jeżeli jednak musimy przycelować i zaatakować tego naszego przeciwnika, więc warto tutaj zamontować kompensator na lufę. Za to jako uchwyt wybrałem tutaj uchwyt ergonomiczny, gdyż tak jak powiedziałem, z CZ3A1 walczymy na naprawdę bezpośrednie dystanse, więc dorzucanie tutaj powiedzmy krótkiej rączki, która polepszy nam ogień automatyczny, nie ma tak naprawdę dużego sensu, bo zwykle walczymy na takich dystansach, gdzie to nie ma jakiegoś większego znaczenia, więc tutaj chwyt ergonomiczny i jeszcze bardziej nam polepszy tutaj celność z biodra podczas ruchu, więc kiedy jakiś przeciwnik nas zaskoczy, to po prostu nie będziemy musieli używać naszych przyrządów optycznych, tylko będziemy mogli zaatakować właśnie przeciwnika po prostu strzelając z biodra i szybko reagując na naszego wroga, więc to jest bardzo dobry dodatek moim zdaniem do CZ3A1. Choć krótki uchwyt również może się sprawdzić całkiem nieźle dla niektórych ludzi. Nie mówię, że nie, ale moim zdaniem troszeczkę lepiej się tutaj gra z uchwytem ergonomicznym. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide. Na razie, trzymajcie się, cześć!